Dobra, a więc rozpoczynamy ostatni pojedynek dzisiejszego dnia. No, wydaje się, że będzie to naprawdę niezły pojedynek. Obaj gracze wiemy, że trenowali przed tym turniejem. Trenowaliby chociażby w dzisiejszym dniu. Mamy laboratorium budowane u Savioli oraz szyb naftowy. Także standardowe rozpoczęcie. Serpent również laboratorium. Natomiast będzie troszeczkę szybciej niż u Savioli. Nawet sporo szybciej. Jest też szyb naftowy. Od razu Serpent też zdradza się z technologią, bo będzie laboratorium komputerowe w pierwszej kolejności. Natomiast Saviola wciąż jeszcze nie postawił laboratorium. Malutkie zwycięstwo na początku Serpenta. Energia słoneczna badana w tym momencie, potem silnik, energia naftowa, silnik spalinowy i jest silnik na baterie słoneczne, więc zobaczymy, czy będzie grany jakiś pojazd z bateriami słonecznymi. Natomiast u Serpenta energia słoneczna, silnik spalinowy i rozwinięcie technologii na poziom pierwszy i bardzo szybkie komputery, trzeba przyznać. No i tutaj widzimy już, Serpent ma gotowe tak naprawdę rozbudowy wszelkie, a Saviola no znacznie z tyłu został pod tym względem. Jest również robiona elektrownia słoneczna, ona również no, będzie na czas, także zanim zacznie być badana sztuczna inteligencja, elektrownia słoneczna będzie już wybudowana. No tu widzimy, że Serpent ma swoje kolejkowanie już tak mocno wymasterowane. Więc... Tak, on już wie, gdzie klikać, żeby było dobrze. On już pamięta na pamięć. No, tu widzimy, że Saviola bada silnik na baterie słoneczne. Zobaczymy, czy on wykorzysta w ogóle. Serpent od razu leci pod automaty. Nawet silników spalinowych nie przebadał. No tak, bo w zasadzie to, tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, silniki spalinowe tak naprawdę można badać tuż przed rozpoczęciem produkcji pojazdów. Jest kopalnia syberytowa, także... Żebyśmy no myślę, zobaczyli że zielone lasery. Nie ma jakiejś stagnacji z tej strony. Może będzie po prostu bomba syberytowa, ale po cichu liczę na te zielone laserki. Sztuczna inteligencja już prawie wybadano Serpenta. Jest również warsztat. Tutaj komora sterowana komputerowa będzie bardzo szybko zagrana. No to widzimy, będzie lekki przestój u Savioli, bo wszyscy inżynierowie budują elektrownię zamiast pomóc budować laby, żeby troszkę to nadrobić. A Serpent już płynnie przeszedł do badania zaawansowanej sztucznej inteligencji. I jest budowany warsztat, który niedługo będzie rozbudowywany w fabrykę. Wydaje się, że będzie idealnie, żeby po prostu dostawić dobudówkę komputerową do niej. Także Serpent już pamięta po prostu na pamięć, gdzie klikać. On jakby miał zawiązane oczy, pewnie też już by wiedział, gdzie kliknąć. Taki żarcik oczywiście. Natomiast Saviola, no w połowie skończona fabryka. Jest radar, jest również wykrywanie materializacji i będą snajperzy, którzy... No nie przydadzą się Serpentowi na wiele, bo Serpent z najbezpieczniejszym początkiem, jaki tylko może grać. No tu widzimy, że Serpent od razu wyleci na pełne i jak tylko postawi fabrykę, to już będzie pewnie miał gotowe komputerowe komory transportowe, więc ci snajperzy Savioli absolutnie na nic się nie zdadzą. Prawdopodobnie tak, jest fabryka również skończona u Savioli. Pustka ludzi w środku, jest komora transportowa. No komora transportowa będzie nieco szybciej niż u Serpenta. Także no ten aspekt ekonomiczny będzie troszeczkę lepiej na początku wyglądał u Savioli. No, tak jak mówiłem, tutaj u Serpenta widzimy już rozbudowę tak zwaną mechaniczną trifektę. Jest komputerowe, gąsienicowe i cywilne, więc starcik ma pewny. Przed piątą minutą będzie ta komora na pewno dostępna. Także bardzo szybka komora transportowa sterowana komputerowo. Tak naprawdę to rekordzik. No czwarta minuta, on zaraz to zacznie, więc... No, Torgal bardzo podobnie budował tą komorę, także... Tutaj nie wiemy, czy to jest rekordzik, no to będzie bardzo podobny wynik. Na pewno Torgal miał przed piątą minutą i wydaje mi się, że podobnie będzie miał Serpent zrobioną. Jest radar, wykrywanie materializacji, które już powinno być ukończone. U Savioli jest celownik laserowy, co prawda, pewnie będą też dostawiane koszary, tylko no, na niewiele mu się przydadzą tak naprawdę ci snajperzy. Serpent i będzie wyleci na dwie komory, więc tutaj będzie z pełnej zbierał. Dokładnie. A komora Savioli już tam coś tam zgarnia. Mimo, że ręcznie sterowane, to pierwsze skrzynki lecą do Savioli. Kopalnia Syberytu tutaj została kilka razy uderzona młotkiem, ale nie dokończona póki co.
Natomiast zaczęta jest budowa chyba tak na wszelki wypadek, mam wrażenie, przez Serpenta, żeby jakby gdzieś miał tu jakiegoś naukowca czy kogokolwiek, on nie musiał już iść na inżyniera, tylko po prostu mógł sobie stuknąć młotkiem parę razy w tą kopalnię i ją budować. Komora transportowa równo w 5. minucie. Także mówię, wydaje mi się, że Corgal był troszeczkę szybszy, natomiast ta jego szybkość mogła na przykład wynikać z tego, że inaczej troszeczkę ustawił te budynki i tak dalej, no nie. Ciężko mi powiedzieć. Sekundy decydują o tym, gdzie postawisz budynki, jak daleko muszą przebiec, żeby zacząć budować nowe rzeczy. No tak, i mówię, to mogło być po prostu tym spowodowane. On tam miał 4,50 coś tą komorę. Będzie blokowana komora od Savioli. Nie, po prostu czeka Serpent na swój zrzut. Druga komora zapewne będzie za chwilę zbierać skrzynki z innych części mapy. No i się podzieliły. Większość trafiło do Savioli mimo wszystko. 70 skrzynek w tym momencie ma w komorze Saviola, Serpent tylko 20. No ale ma drugą komorę transportową Serpent, także tą przewagę ekonomiczną będzie za chwilę nadrabiać. Mamy raszyk HG od Serpenta, bo już leci zaawansowaną metalurgię. Jest rozwinięcie technologii też na poziom 3 i celownik laserowy. No i jest też rozwinięcie komputerowe badane na wszystkich 3 poziomach. No te komory sterowane komputerowo na razie dość wolne. 12 naukowców w tym momencie w laboratorium Serpenta, także komplet. No i do 10 minuty oni będą cały czas badać prawdopodobnie to, co tylko mogą wybadać. Elektrownia słoneczna budowana przez Serpenta. I tutaj widzimy rozwinięcie technologii Serpenta jest dla Serpenta jest bardzo ważne, jak na 12 naukowców robi. Dokładnie tak. No a Saviola właśnie skończył komputery, więc... I dostawiona rozbudowa działu u Savioli. Jest również rozbudowa radarów. Chociaż w tym aspekcie może jakąś przewagę zdobędzie Saviola, bo będzie miał radar, którego prawdopodobnie zabraknie Serpentowi. On na razie odpuścił optoelektronikę, tylko snajperzy tak naprawdę badali w tym momencie. No, widać, że tutaj Serpent się mimo wszystko skupia na ofensywie, takiej full focus. Raczej nie będzie się bawił w skautowanie przeciwnika. Pewnie tak. Kolejne skrzynki zebrane przez Saviola. O! Źle sobie gdzieś tam kliknął, ale mimo wszystko zebrał wszystkie 5. Także myślałem, że chociaż tą jedną skrzynkę gdzieś tam może zahaczyć Serpent, ale no... Wygląda to, że nie. ...90 skrzynek ląduje w składzie Savioli. Jest rozbudowa komputerowa. Rozwinięcie technologii na poziomie 3. Potem zakolejkowane rozwinięcia komputerowe, także... Także HG będą niebawem dostępne. No tu widzimy, że Saviola już sobie zakolejkował ręcznie sterowane ciężkie działo, więc... A Serpencik już ma radarowe. Rozbudówkę radarową. I został troszkę w tyle pod względem właśnie ciężkich dział. Także chce mieć jednak Serpent dostępny ten zwiat. Palnia Sybertowa leży sobie odłogiem. Myślę, że więcej skrzyneczek tutaj z tego środka podebrał Saviola mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że wcześniej zaczął. Ale na te 2 komory Serpent pewnie ma dostęp szerszy do tych skrzyneczek. A, podejrzewam. Jeżeli chodzi o ilość HG, pewnie siądzie ich więcej u Serpenta. Troszeczkę wcześniej zaczął zbierać Saviola te skrzynki, no ale tak mi się też wydaje, że może mieć już więcej ich na ten moment Serpent. Naukowcy przerzuceni już w tym momencie do fabryki, także będzie budowa uzbrojenia, ciężkie działa, sterowane komputerowo, zakolejkowane. No i 6 mechaników zabiera się do pracy. Natomiast rozwinięcie komputerowe już skończone w tym momencie u Serpenta. Zobaczmy, jak aspekt badań wyglądał w Savioli. On dopiero rozpoczął rozwinięcie komputerowe.
Pierwsze działo tak naprawdę będzie u Savioli. Natomiast pierwsze komputerowe będzie u Serpenta, więc... Jak na razie żadnych snajperów tutaj nie widzimy na niewidzialnościach, jak w poprzedniej rundzie. Ładnie. No i tutaj oboje tak naprawdę z HG przed 10 minutą. Natomiast tutaj widzę, że z rozwinięciem komputerowym to mimo wszystko Serpent ma przewagę, więc mimo że później to działo wyjeżdża, to będzie ono bardziej dopieszczone. I Serpent odpowiednio sobie zakolejkował teraz tą produkcję, bo jest jedno ciężkie działo, potem kolejne, radar i znowu ciężkie działa. Także chce mieć trzy ciężkie działa, dopiero potem radar i kolejne działa będzie produkował. I myślę, że teraz tym działem będzie odstraszał tą malutką komorę Savioli ze środka. A zobaczymy, co Savioli zrobi ze swoim działem. Sniper pierwszego poziomu u Serpenta na środku. Okej, okay, Serpent wypakował sobie skrzynki, tak żeby ta komora, która jest bardziej, sobie dowiozła. A tą drugą chce zbierać. Grunt to zabierać te skrzynki tak, żeby Savioli nie mógł podjeżdżać pod nie. Żeby to ciężkie działo go odstraszało, więc tu widać też takie planowanie. Dokładnie, i przestój w produkcji u Savioli. Tutaj brakuje skrzynek ewidentnie w tym momencie. Dwa ciężkie działa. Na froncie u Serpenta. No na razie tych ciężkich dział jest podobna ilość. No teraz trzecie wyjechało z fabryki Serpenta. No mimo że brakuje, to jednak mimo wszystko te skrzynki leżą odłogiem w bazie Savioli. Nawet kilka jest zablokowanych za fabryką. No teraz właśnie to jest inżynier. Właśnie dobre w jakby designie bazy Sierpka, że wszędzie tam jego komórka sobie dojedzie, więc jak będzie chciał sobie wyzbierać skrzynki z bazy, to raczej nie ma miejsc, gdzie by się tam nie wcisnęła komora, żeby je zgarnąć. No musiałaby gdzieś między elektrowniami wylądować skrzynka. No tak naprawdę tylko wtedy, a tutaj widzimy, że u Savioli już musi poświęcać dwóch inżynierów, żeby zgarnąć te skrzyneczki za fabryką. To też jest w sumie ciekawe, bo właśnie są takie dwie szkoły z tego, co się orientuje, jeśli chodzi o budowę bazy. Original Warrior, no to jest właśnie coś takiego, jak zrobił Serpent, czyli wszędzie komora ma dostęp. A druga to jest taka zabudowa, żeby nie można było zraszować na przykład laboratorium z żadnej strony, albo podebrać skrzynek z magazynu i tak dalej, i tak dalej. Też akurat podbieranie skrzynek jest oczywiście zabronione na turnieju. Widzimy, były jakieś próby zatrzymania komory ze strony Savioli, ale niestety niewiele to dało. Prędzej ta komora Serpenta padnie od ropy niż od Savioli tak naprawdę. No i zastanawiam się, czy na przykład ta kopalnia skończona przez Serpenta nie jest skończona tak w czasie mniej więcej, żeby wydobyć na tyle dużo syberytu, żeby nie robić rozwinięcia syberytowego na trzeci poziom. Bo mimo wszystko Serpent ma... Tak, ale jestem ciekawy po prostu, czy tak, Serpent nie? Nawet to ma wyliczone, nie? Kiedy zbudować kopalnię, żeby wiesz, ta rakieta była akurat... Ile on w tych danych gry siedzi, to na pewno on wie więcej niż taki szary człowieczek na temat tego, kiedy wbudować, żeby to się wybrało przy jakichś poziomach. Możliwe. 6 HG dostępnych u Serpenta, podczas gdy 4 ma Savioli. Tutaj są dwa sterowane ręcznie, więc one będą dość mocne w ten moment. To jakieś tam zaczepno-obronne ataki. Ten snajper to jest właśnie z takiego rodzaju zaczepno-obronnych. Najpierw zaczepia, potem trzeba go bronić. Dokładnie. Serpenta. On jest to snajper poziomu pierwszego, także on dużego damage'u nie będzie mieć, ale niewiele mu brakuje tak naprawdę, żeby awansować na kolejny poziom. No tu widzimy, że Savioli nie pozwala zdobywać jakichkolwiek skrzynek ze środka, niszczy te, co pojawiły się po jego połówce, żeby nawet nie próbować ich zgarnąć, bo no wie, że to i tak nie ma jego sensu. Komora akurat była w bazie, także... Także ma to sens. No Serpent ma dwie komory, więc może je sobie wymieniać, żonglować jakoś nimi po mapie. A tu widzę, że jest zastój u Serpenta, czyżby zabrakło mu skrzynek? Czyżby się u niego skończyło na tych tak naprawdę 6-7 HG? Produkowane jest ciężkie działo. Znaczy był przestój przez chwilę. Ale no tak, tak ale ma przewagę tak naprawdę w HG o... 100 skrzynek i teraz właśnie jest zostanie straszyk, dostarczone. Jest straszyk. Czyżby kończył? Nie. Nie, wyciągnięcie radaru.
Eliminuje radar, a pytanie, czy mechanicy... No, widzimy tutaj w mechanicy wycofani z fabryki, żeby ewentualny rush obronić, ale nie było to potrzebne, więc... Myślałem, że jednego mechanika jeszcze wyślę do tego radaru, żeby go naprawić. Saviola, ale zrezygnował z tego pomysłu. Mógłby spróbować, ale się chyba nie skusi na to i to... No szkoda tego radaru, bo tak naprawdę... Serpent gra ostrożnie, ale Serpent ma też dobrze ogarnięte makro i wie... Wie jak grać powiedzmy przez te 20 minut, żeby maksymalnie wykorzystać swoje rozwój swojej swojej bazy. No i tę przewagę nawet w badaniach widać już dość znaczną u Serpenta. No tak naprawdę rozwinięcie komputerów będzie miał pierwszy Saviola, no natomiast rozwinięcie uzbrojenia u Serpenta jest znacznie z przodu. Ładnie. No niby idą w łeb, ale jednak widać tą szalę zwycięstwa po stronie Serpenta w tej chwili. No i u Serpenta bada w tym momencie 12 naukowców technologię, podczas gdy ustawioli tylko 6. Jeden inżynier mu tak stoi, gdzie mógłby go zużyć chociażby jako badacza do rozwinięcia uzbrojenia. Tak naprawdę u Serpenta już teraz produkcją się zajęło tylko dwóch mechaników, z tego względu, że on i tak nie jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość surowców, żeby budować to w większej ilości, więc mniejsza ilość po prostu dłużej będzie budowała, ale i tak wyjdzie na tym lepiej. Chociażby ze względu na expa i ze względu na dostępność innych postaci, więc budowanie na 6 ludzi, gdy nie jesteś w stanie zapewnić stałego przepływu tych skrzynek ze strony Savioli, nie jest zbyt mądrym podejściem. No, dokładnie tak. Teraz te badania u Serpenta postępują bardzo szybko i on w momencie, pewnie będzie chciał zaatakować w momencie, kiedy będzie miał i rozwój technologii komputerowej na poziomie 3 i uzbrojenia. No bo wtedy tak naprawdę będzie miał dość dużą przewagę. Serpent będzie coś budował, coś... po prostu wymienia naukowca. Czy Saviola wybadał do końca rozwinięcie technologii komputerowej? Zwróciłeś uwagę? Nie zbadał. Nie, zbadał. Ósmego poziomu są. Komputerowe powinien mieć, ale zbrojeniowe ma w tyle, to tak jak mówiłem. Tak, teraz zbrojeniowe właśnie robi, ale... No tutaj będzie trzecie Serpenta, podczas gdy nie będzie chyba nawet drugiego jeszcze u Savioli. Radary tutaj... Poglądają na siebie u obydwu. Kolejny snajper zaczepno obronny. Najpierw atakuje, a potem trzeba go bronić. Dokładnie, ale Saviola tutaj zawinął tego snajpera, ale stracił przy tym radar, więc to jest kolejna strata w pojeździe dla Savioli. A to był akurat ten tani radar. Wciąż to jest kilka skrzynek. Wyciągane skrzynki z środka, no i jedyna komora transportowa Savioli stoi w bazie. A, są nawet tutaj skrzynki do przetransportowania, więc lekki zastój. A Serpent cały czas dowozi skrzynki z mapy, chociaż teraz akurat pusta ta komora. A druga komora odpoczywa. Są tu skrzynki, które mógłby zebrać Serpent, ale on chyba już się koncentruje. Okej, dostawione jeszcze jedno laboratorium. I tu widzimy, Saviola nie pozwala w ogóle na dostępność tych skrzynek na środku. Przynajmniej tam, gdzie widzi, gdzie jego zasięg wzroku sięga. Czyżby była tu budowana bomba sybirytowa przez Serpenta? Zastanawia mnie to trzecie laboratorium. Przerzuceni naukowcy teraz z badań komputerowych właśnie na to laboratorium. Nie, jednak do fabryki. No tutaj już dostał skrzyneczek, duży zapas tak naprawdę od tych dwóch komór, więc może z powrotem wrzucić 6. A to laboratorium dodatkowe najprawdopodobniej jest właśnie takim awaryjnym na Syberyt. Jakby się im pojedynek przeciągnął, mimo wszystko Serpent będzie czekał. A przewagę ekonomiczną ma już naprawdę dużą. Jest sporo dostępnych.
Kolejne ciężkie dzieła budowane przez Serpenta. Jeśli chodzi o liczbę HG, to mamy 10 do 7 dla Serpenta. Za chwilę będzie 11, no, a nawet już jest. Przy czym technologicznie mimo wszystko Serpent ma przewagę, to znaczną. Widać już ten build order. A popatrz, popatrz, jednak zbrojeniowe się pojawia. Czyżby chciał przyspieszyć to rozwinięcie uzbrojenia? Znaczy podejrzewam, że... będzie budował po prostu, no i tak niewiele mu pomogą w tym rozwinięciu uzbrojenia. Natomiast będzie miał gotowe już po prostu na rozszczepienie, bo zobaczy tylko jednym inżynierem, tak powolutku sobie nim XP. Więc to rozwinięcie uzbrojenia prawdopodobnie zostanie skończone, ale będzie gotowy, żeby ewentualnie badać właśnie rakietki na rozszczepienie. A czy warto dla jednego badania, jeśli chodzi o rakiety, budować laboratorium uzbrojenia? Znaczy tak naprawdę wymieni sobie, wiesz, wtedy obu dorzuci cyberytówkę. I nic nie straci, dobra, rozumiem. Badać to samo. Masz rację. Więc te kilka sekund na 12 naukowców to zawsze, wiesz, różnica jest. No i to nawet całkiem spora. No Saviola nie ma kopalni syberytowej, także... No Saviola, myślę, że on chciał to szybciej skończyć. Ale nie wiadomo jak to wyjdzie. No, tu widzimy Serpent, no przewaga Serpenta w tych działach jest dość znaczna. I tamten snajper zaczepny obronny nadal gdzieś tam mizia ten radar, który próbuje podjechać gdzieś, żeby ujrzeć co Serpent szykuje. Rozwinięcie tak uzbrojenia zaraz będzie skończone u Serpenta. No i tak jak mówiłem, nie potrzebował tego drugiego laba do rozwinięcia uzbrojenia na trzecim poziomie, a zbudował tam już cyberytówkę, więc... Teraz będzie rozwijane to drugie laboratorium. Będzie badane... zapewne technologie cyberytowe. No zaraz pewnie się przerzuci na rozwinięcie cyberytu, żeby móc szybciej budować tą cyberytówkę. Ale jeszcze wysłani naukowcy do fabryki, prawdopodobnie do budowy kolejnych HG. Ruszenie armii Serpenta. Będzie próba chyba wyciągnięcia HG. Jest wyciągnięty radar. HG mocno obrywają u Savioli. No i tu widzimy raszyk leci. No i gdyby Saviola się wymieniał przy koszarach, to może by to lepiej wyglądało. Jaj, no... 3 serpentowskie HG na tak naprawdę 4-5 pojazdów od Savioli. Przy czym Serpent tam mechanikiem gdzieś tam manipuluje, żeby jak najmniejsze straty te poniósł. Nie wiadomo, czy się mu uda. Leci na prawie jeden pojazd. Tak, skupia się teraz też na mikro. No i był wyciągnięty mechanik z pojazdu Savioli? Kiedy ten pojazd miał jeszcze żółte HP, także trochę nie rozumiem tej decyzji, ale to jest koniec już oczywiście. No i widzimy tutaj przewaga tak naprawdę pojazdów sterowanych komputerowo. Serpent żadnego nie miał pojazdu ręcznie sterowanego, no i to mu dało przewagę. No miał! Mechanika tutaj wyciągnął z jednego z tych pojazdów. No w zasadzie tak, no ale... Czy ten mechanik nie przybył przypadkiem pieszo? Nie, na pewno miał tutaj jakieś HG sterowane ręcznie, tylko nie. Nie wiem, czy ono nie zostało zniszczone. Nie, już. Ta łysa głowa Serpenta wyżyna wszystko. Okej, także zakończone. No i koniec tego pojedynku. Serpent wygrywa oczywiście, a Savioli będziemy kibicować ramince przegranych. Dokładnie.